Czekaj, ale o czym gadamy teraz? O spadku. Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. W dzisiejszym odcinku musimy zacząć od PLFA1, naszej najciekawszej ligi. Tak, zdecydowanie najciekawsza liga. 5 zespołów w grupie, 2 awansują, jedna ma takie spokojne miejsce, jedna gra o baranże, jedna odpada, czyli tam bardzo dużo się dzieje. Tak, do końca nie wiadomo kto gdzie zagra. Dwie drużyny awansują do playoffs i walczą dalej o mistrzostwo, a do tabeli spada lub gra w barażu. No i to jest, powiem Ci szczerze, najlepsze rozwiązanie, bo w tym momencie każdy do ostatniego meczu będzie walczył o swoje. No to jest 10 drużyn, to 8 ma jakiś postseason, tak? Tak, to jest, no nie 8, 6, bo dwie spadają, mają postseason w PLFA 2. No to też pewien rodzaj postseason, tak. Zacznijmy od playoffs PLFA 1. No mamy tam faworytów, Seahawks, Sopot, którzy podejmą Tychy Falcons, kolejnego faworyta rozgrywek. Dla mnie jest to niespodzianka, że Tychy są z drugiego seeda w playoffach. No i to będzie zacięty mecz. Dla mnie to jest przedwczesny finał. Importy kontra bardzo mocny polski rdzeń, 3 byłych reprezentantów Polski. Błazik, Dominik i Bronaszewski, no to jest bardzo mocna ekipa. A moment, jeszcze są tam zawodnicy, którzy byli w tej reprezentacji, czyli Axel Kocyła i jeszcze jeden zawodnik z D-line'u, którego nie do końca pamiętam, ale to możemy zostawić. No i mamy drugi półfinał, mniej ciekawy moim zdaniem i gorsze drużyny. Kraków Kings, dla mnie olbrzymia niespodzianka, że ta drużyna dała sobie tak mocno radę. No i Wilki Łódzkie, również dla mnie duża niespodzianka. W zeszłym roku grali w barażu, tak naprawdę ledwo się utrzymali, a w tym roku mają wciąż szansę na mistrzostwo. No widać, że się pozbierali w tym roku i dużo lepszy sezon mieli. Tak, tam jest bardzo dobra ekipa, tam jest wielu doświadczonych zawodników i tak naprawdę no, mają szansę na to mistrzostwo, prezentują nietypowy futbol, ostre biegi. Tychy walką zresztą też, ale tam jest więcej finezji. W Wilkach gra jest ostra, mocna, ale bez polotu. No a tu mamy troszeczkę bardziej wyrównane te playoffs niż w PLF, top lidze, tak? No zdecydowanie, tutaj ciężko wskazać faworyta. Oczywiście Seahawks Sopot to tak. łatwy strzał. Ale kto wie, czy oni rzeczywiście będą chcieli wygrać, żeby awansować i rywalizować z Seahawks z Gdynia. Ja nie wiem, czy trener Cetnerowski na to by takiej sytuacji chciałby dopuścić. No i z PLFA 1 spadają dwie najsłabsze drużyny, Saints i Angels, tak? W ogóle oni tam nie powinni się znajdować. No Saints awansowali po wygranej z Panthers B, dobry mecz. To była niespodzianka. To była duża niespodzianka w zeszłym roku. Angels byli dużo lepszą ekipą, bardziej pokładaną, dobrze zorganizowaną. Jak w tym roku czegoś zabrakło. No i też terminarz ich nie rozpieszczał, te mecze się nie poukładały tak jak powinny i będziemy ich oglądać w PLFA 2. Czyli rok w PLFA 1 i z powrotem. No tak, dwie drużyny. Wchodzisz i spadasz. Miejmy nadzieję, że nas to nie spotka. Chris, w barażach mamy Crusaders z Warszawa i Tytanów Lublin. Z kim wolałbyś się spotkać? Żadnym. My awansujemy bezpośrednio w tym roku. To duże oczekiwania, jednak myślę, że będzie ciężko. Ja chyba wolałbym Tytanów, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na zeszłotygodniowe wyniki PLFA 2. Debiutant Wyszków Rhinos znacząco pokonał rywali z Olsztyna. I tak naprawdę to jest drużyna satelicka trochę Crusaders. Crusaders bardzo mocno ich wspierają. Trochę sytuacja jak u nas w Oleśnicy, my też w Oleśnicy mocno wspieramy. Tylko że będziemy mieli tą nieprzyjemność, żeby się z nimi zmierzyć. Dwa razy, wow. W każdym razie ja chyba wolałbym grać z Tytanami, bo to jak gra Wyszków świadczy o klasie Crusaders. Tyle o PLFA 1, przejdźmy teraz do Top Ligi Playoffs. No w Top Lidze mieliśmy półfinały, bez niespodzianek. Panthers zdominowali Eagles 47-9, tego się wszyscy spodziewaliśmy. Tak. Ale powiem Ci, na początku była wyrównana walka. Oglądałem ten mecz i było całkiem wyrównanie, ale Panthersom trochę pomogły kilka flag dla Eagles, głupich flag. No i jeden no-call ze strony refu, gdzie Mateusz Ruta powinien dostać 15-jardową karę za taunting.
bardzo tam agresywnie przy swoim sideline jeszcze celebrował nad receiverem i tak naprawdę 15 była tutaj oczywista i to sprawiło, że Panthers odjechali. Znaczy, może inaczej, odjechaliby tak czy siak, ale odjechaliby później. Szybciej odjechali, tak. Byłby ciekawszy mecz, chociaż trochę. A drugi mecz, Seahawks, Gdynia i Lowlanders Białystok, przyznaję się, że myślałem, że będzie dużo bliższy mecz i że jednak Lowlanders jakoś to wyciągnął, ale Seahawks pokazali coś. Tak, Seahawks wiedzieli, że muszą wygrać. Ten pierwszy mecz tych dwóch drużyn, to jednak było dużo zlekceważenia ze strony Seahawks. Ten mecz teraz rozwiał wątpliwości, Seahawks są lepszą drużyną od Lowlanders. Lowlanders aspirując do top 4 weszło do top 3, tak. Ale jeszcze nie są gotowi na finał. Szkoda, bo Beniaminek w finale by było, to było coś niesamowitego, tak? No. Ja się cieszę za Seahawks, tak? Żeby nie było, że wolałem ich na Lowlanders, tak? Ale Beniaminek w finale. No i teraz mamy powtórkę z finału z ubiegłego roku i Panthers idą przez cały sezon jak burza. Gdynia to czasami lepiej, czasami gorzej. Pokazali bardzo dobry futbol w tym ostatnim meczu, półfinale z Lowlanders. Czy oni już się na tyle pozbierali i rozpędzili, żeby mieć wyrównany mecz teraz Panthers w finale? No, to jest ciekawe, bo w zeszłym roku był identyczny mecz, tylko że w Gdyni. Teraz gramy we Wrocławiu, tak. Więc analogie są zabójcze. Mecz będzie późno, mecz będzie o 20. Drużyny normalnie nie grają o tej godzinie. Więc zobaczymy, jak sobie poradzą już rozespani zawodnicy, tak? Wydaje mi się, że Panthers to bardziej imprezowa drużyna, chociaż w sumie nie mogę nic ujmować z Seahawks Gdynia, bo to też dobrze imprezowa drużyna, więc te dwie drużyny w sobotni wieczór dadzą świetny show. To tyle o superfinale w tym odcinku. W kolejnym bardziej skupimy się na superfinale, to będzie special edition, tak? Special edition, tak? Dokładnie. A teraz przejdźmy do PLFA 2, czyli naszej ulubionej ligi. Mieliśmy teraz pierwszy weekend sezonu. Sezonu. Niespodzianka, Wyszków pokonał Austin Lakers. Niespodzianka, jak dużo mocno Gliwice pokonały Wolverines. To był blowout, to była to taktyczna porażka Wolverines, którzy nie potrafili się w ogóle dostosować do gry Lionsów. No i tak naprawdę, jeśli będą tak grali, to nie wróżę im sukcesu za tydzień z Panthers. Lions i Wolverines to dwie drużyny, gdzie były znaki zapytania. I nie wiadomo było, jak Wolverines w tym roku się zaprezentują. No teraz mamy pierwszą zajawkę tego, tak? Z Gliwicami to był duży znak zapytania, bo spadli z PLFA 1 i też nie wiadomo, jak się zaprezentują, czy się pozbierają. Pokazali dość dobry futbol. Pokazali dobry futbol, zróżnicowany. Ja miałem okazję oglądać pierwszy drive już i tam było w każdej akcji inna formacja. Prezentowali pełną gamę, pełną paletę zagrywek i to jest coś pięknego. Taki futbol w PLFA 2 musi być grany. Quarterback Marcin Kaźmierczak rozegrał świetne zawody. Tak. A Opole myślę, że się rozkręci z meczu na mecz. Powiem szczerze, że teraz tak podobał mi się nasz terminarz, tak? Bo myślałem, że mamy spacerek na początku, a tu się okazuje, że szkoda, że tych Wolverines nie dostaliśmy, bo zabawilibyśmy się w tym Opolu, nie? Tak. A gramy z nimi ostatni mecz, pewnie ich mecz o życie, tak? A to dopiero we wrześniu. Właśnie, to będzie dla nich mecz o życie i to jest ten problem. Natomiast za tydzień mamy fajne mecze. Jest Beagles Dukes, czyli mecz pod tekstami. Tak, derby Warszawy, zawodnicy, którzy w zeszłym roku grali w Beagles, więc ja chcę to zobaczyć. Ciekawe będzie to porównać, bo graliśmy preseason games z Dukes, wiemy troszeczkę, jak oni potrafią grać, więc zobaczymy, jak się porównają z Beagles, tak? Pewnie. No i najważniejszy mecz, 4 lipca, American Day, opowiedz coś o tym. Tak, American Day, 4 lipca, święto narodowo amerykańskie, sport narodowy amerykański, amerykański futbol. Amerykańskie burgery, amerykańskie hot dogi, amerykańskie cheerleadery, amerykański popcorn, amerykańska wata cukrowa, polskie piwo. Zapraszamy wszystkich na godzinę 13, stawiam na ławce Niskie Łąki 8. Dziękujemy za uwagę w dzisiejszym odcinku. Oglądajcie nas, subskrybujcie, komentujcie, ale to jeszcze nie koniec, bo Krzysztof Przemień. Do zobaczenia. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę o półfinałach Top Ligi, a konkretnie o tym ciekawszym z dwóch meczy, czyli Seahawks Gdynia, Lowlanders Białystok. Jednym z najciekawszych elementów, z którym mieliśmy do czynienia, była formacja, w której ofensywa Seahawks spędziła niemal pół meczu. Proset. W
Formacja trochę zapomniana, rzadziej używana już obecnie w związku z rozprzestrzenianiem się ofensywy spread z 4 wide receiverami, czy 5 wide receiverami. Jeżeli drużyny wypuszczają dwóch running backów, to najczęściej jest to w I-formation, czyli fullback, running back, quarterback ustawieni rządkiem za centrem. Natomiast Seahawks postawili na pro-set, co z jednej strony pozwoliło na powrót Sebastiana Krzysztofka na jego naturalną pozycję running backa, co wyszło mu zdecydowanie na zdrowie. Miał kilka naprawdę fajnych biegów. A także na granie bardzo zróżnicowanych zagrywek z właściwie jednego ustawienia. Zresztą zobaczcie sami. Z tego ustawienia można na przykład zagrać klasyczną akcję biegową, w której jeden running back zamienia się w fullback. Możemy też, kiedy już ustabilizujemy bieg, zagrać akcję podaniową. Natomiast chciałbym trochę pociągnąć temat poprzedniego odcinka, czyli screeny. Zobaczcie, w jaki sposób z tego ustawienia można zagrać bardzo fajną akcję typu screen. Akcja, którą zaraz zobaczycie, jest akcją z pierwszej kwarty tego spotkania. Jest to pierwsze przyłożenie Seahawks w tym meczu, nieuznane z powodu, moim zdaniem, trochę wątpliwej flagi za false start. Natomiast sama konstrukcja akcji jest bardzo ciekawa. Zaczynają z prosetu, tak samo jak wszystkie inne akcje przez całą pierwszą kwartę. Natomiast co się dzieje? Praktycznie cała linia ofensywna, czterech zawodników, przepuszcza szarżującą linię defensywną i od razu będzie blokować rywali z tyłu. Ten wide receiver również przechodzi do blokowania, natomiast tutaj ze skrzydła wychodzi do screena. Banalnie prosta akcja, natomiast jak za chwilę zobaczycie, zabójczo skuteczna. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki serdeczne za uwagę. Jak mega klasyk, lajkujcie, szerujcie, subskrybujcie. I nie zapomnijcie obejrzeć nas za tydzień. Do zobaczenia.